badań z 36, to i tak jest przestarzałe. W porównaniu do innych krajów, to jest mniej zaawansowane technologicznie. No, no tak. Dobra. Jedna fabryka na pociągi. Przecież ja kurwa nawet nie mam pociągów. No? Ty serio, ja nawet nie mam pociągów jeszcze tych zbadanych. U mnie nie znają czegoś takiego. Ja, no dobra. Cztery na ciężarówki, też nie wiemy co to są. Później artyleria i karabiny po połowie, dobra. A ten, jak buduje fabryki cywilne, to później to są te do handlu, które mógł później wykorzystywać, tak? Tak, do handlu i budowy, no. A właśnie, tutaj nie zapisałem. Na początku buduję gdzieś tak do 30 tych cywilnych właśnie, żeby mieć, nie? 30 aż? No, bo jak się wejdzie w budowy, to tam jest właśnie lewy górny róg, ile posiadam, nie? Mhm. Posiadane, no i 30, żeby było. 30, tam to raz. I tak masz dużo, ja mam 6. 4, 5, 6. 7, 8, dobra, 30. Też paliwko, bo te kurwa statki tyle pobierają tego paliwa, że ja... A tak, no w czasie pokoju chyba nie ma co im przydzielać jakichś nie, zadań. Nie, ja nawet, no, nawet nimi nie pływam, bo ja tak. Właśnie na początku sobie je wysłałem tam na jakieś patrole i w ogóle później po tak. Się kurwa za 3 miesiące skończyło się paliwo. Tak, no, tylko na patrolu. Ja gardałem, że wszystko to statki mi zabierają, a ja o wy kurwie, wracać do portu. Ale zanim to ogarnąłem, że to te statki tak mi pobierają, bo ja patrzyłem się, że 3 miesiące zostały. Kurwa, co tu robić? I zacząłem wszędzie budować, kurwa, jak pojebany rafinerię. Później ogarnąłem, że to przez te statki to je zawróciłem i ja, ło, teraz mi się uzupełnia, ale zajebiście. I później, kurwa, zostałem w butach po ten... Bo wszystkie miejsca zajęte, bo wszystko na wydobywanie ropy, kurwa, były budowywane. I, nie wiem, czy to można usunąć, czy nie. No... A zburzyć chyba nie można. No właśnie, i kurwa, no, zjebałem sobie w gospodarkę. Ale ja w ogóle nie buduję nigdy tych rafinerii. No, nigdy się w to nie bawię. Raczej kupuję ropę, jeśli muszę. No ja sobie tam 3 czy tam 4 dałem to budowę. I na pewno skład paliwa sobie też już kupuję. Tak? No zbiornik paliwowy. A w to można iść? W to idę, jak mam dużo tych slotów do badania. No na pewno nie teraz. Ale nie mówię o slocie, tylko o budynkach, że będę mieć większe magazyny paliwa. A, większe magazyny paliwa, no. Mnie to gry strategiczne tylko nauczyły, jak Supreme Commander, gdzie tam też budowałeś magazyny energii i tych drugich tam surowców chyba. Tak, kurde, ale super był Supreme. No. Commander, to jest ekstra. Fajne, to kurde, lotnictwo, te walki, nie? Tak, pograłby to znowu. No, jeden z lepszych takich... To RTS, tak? Tak to się nazywa. Tak. Real Time Strategy. Jak coś może startować. Dobra. Tak szybko? Ja zawsze na trójkę daję. No, może być na trójkę. Takie optymalne dla mnie. Nie za szybko, nie za wolno. No tak. Właśnie, że się stanie wszystko ogarniać. Tak, no. No, że w czasie wojny nawet trójka jest okej. Okay. No ale ja ogólnie teraz buduję tylko cywilne. Dobra, Chiny. Później wojskowe. Zwiększenie popularności faszyzmu. No ja poprzednio tak robiłem i czekałem aż dojdę do 50% i wtedy przewrót chciałem robić, ale ten... jeszcze nie udało mi się. No. Ja sobie dzisiaj w sumie grałem tą Japonią. Wczoraj sobie samouczek tylko zagrałem. Dzisiaj sobie grałem tą Japonią, ale właśnie tam do 30% doszedłem i stwierdziłem, że na razie muszę odpocząć od tej gry. Za dużo informacji naraz weszło. No. Prośba kraju, paku nieagresji, odżyć. Co tu się dzieje? No. Klika. Zaraz moja klika by tam zrobiła. Klika. Kliknij na klikę. Tak. Ale... Powiedz wojnę. Tak. Ty, ale jedna sprawa, ja jestem największym tutaj potentatem, ty też nie masz podejścia, bo zobacz sobie na surowce i najedź na mój kraj, nie? Wiesz jak to ten, nie? Po prawej. No, po prawej, prawy dolny róg jest surowce, mapa surowców i ja jestem tutaj najbogatszy w surowce, nie? Czekaj, a jest mapa surowców. Ło, no faktycznie. No, tutaj jest kurde... Ale ty masz możliwości, ja pierdzielę. No, ja bym tutaj sprzedawał, ja cię sprzedam kurde dwa razy. No ja właśnie chciałem mówić, ja zaraz będę kupował. No. Ej właśnie, bo ja sobie dałem produkcję, a jestem na minusie.
Gdzie jest klika? Jest klika. Klika. Ale ty masz, kurczę... Dobra, wyślij. Resztę sobie wezmę od Amerykanów. Chociaż ja w początkowych etapach w ogóle nie handluję teraz, nie? Znaczy, bo ja nie, na razie nie potrzebuję, no właśnie. Japonia, bo ja się przygotowuję do tej wojny z Chinami, a ta Japonia jest tak, kurwa, słabo... Słabo rozwinięta. No. Tragedia. A jaki będziesz ten template używał? Było w samouczku o template'ach? O szablonach? Nie. W sensie chodzi ci, że jak daje tam rekrutacja i wystawianie, tak. To projektowanie... Tak, projektowanie, właśnie, no. Nie bawiłem się w to, bo ja się trochę przeraziłem, wiesz? No. Ja to widziałem, jak to robisz na odcinkach, ale ja to stwierdziłem, że jeszcze to dla mnie wcześnie. No. I na razie te co mam, mam template'y takie podstawowe, mm-hmm. To sobie... No, ja ci podeślę jakiś ten, na przykład tani taki, jakiś tańszy, albo kurde, Japonia, to myślę, że nawet ten lepszy. Ja chyba nie dam rady tego lepszego. Myślę, że ogarnąłbym, bo to w sumie nie jest aż takie ciężkie, ale też na początku mam słabo rozwinięte badania, jeżeli chodzi o tą piechotę. No. A ja bym zrobił właśnie jakieś tam logistyczne, jakieś inne duperele. A tak to w sumie na początek to faktycznie, kurwa, tylko to piechotę mogę, co oni mi oferują. No tak, a ja co więcej, całą grę robię. Piechotę z artylerią. Artyleria, Bóg wojny. Też na Ukrainie. Ja właśnie myślę, bo ja ogólnie właśnie jakbym grał tam, nie wiem, jakąś Polską, Niemcami czy coś. Ja chciałem iść właśnie bardziej w artylerię, że najpierw napierdalać artylerią, dopiero później wchodzić w wojsko. No. Ale w tej Japonii to właśnie bardziej chce iść to marynarkę i lotnictwo. Aha. Ale no i piechotą trochę tylko chcę, żeby te Chiny, kurwa, podbić. No. I właśnie. Tam, kurwa, ci generałowie, w sensie, kurwa, generałowie. Jakby jednostki lądowe, morskie i lotnicze też tam można przydzielić dowódcę. Tak, dowódcę armii, on to też powiedzmy są te umiejętności, co nie? No. Gdzie to, kurwa, było? O, ja się nawet jeszcze głupię, gdzie są te umiejętności, co nie? Korpus oficerski? O, w korpusie oficerskim. Doktryna lądowa, o. No i ja na przykład mam bazowo, że wojna pozycyjna, oto to odkryny planu wielkiej bitwy i tak sobie patrząc na tą Japonię, moim zdaniem dla piechoty to właśnie to jest najlepsza ta. A która doktryna? Wielkiej bitwy. A tak, to tak, dokładnie. No, ja bym szedł w infiltrację. To ala rosyjska właśnie, ta. Związek Sowiecki też idzie w tą doktrynę zawsze, jako domyślnie. Myślałem, że ZSRR doktryna zmasowanego ataku bardziej idzie. Że ludzie bardziej niż broń. A to chyba to jest, to chyba mi się pomyliło, no. Chyba tak. Gdzie te doktryny? A, dobra, najlepszy gracz w Polsce. Doktryna zmasowanego ataku, tak, w to idzie, w ten. Rosja, tak. Nawet ma na pierwszym tym obrazku tam uszankę widać tak. I tam niską jakę. To widać, że to rosyjska doktryna, no. No, ja w infiltrację, w tej wielkiej bitwie, to w tą infiltrację bym szedł, bo tam... I to też mi sobie widać, że Japończyku, bo ja tam widzę, jak jeden typ tam podczas nocy trzyma tam katanę. No. Aczkolwiek nie tym się sugerowałem, tylko bardziej tymi pierwszymi dwoma przy infiltracji, czyli atak piechoty i operacje pancerne. No. I też ten ostatni, głęboka infiltracja, co daje mi zwiad. W sumie nie wiem, czy zwiad jest tutaj aż taki ważny, ale w realu wiem, że zwiad jest ważny. Tak, jest też, bo on daje przewagę w tym w walce, że masz jakieś tam te bonusy. Ważne jest w tym drzewku badań właśnie. Też jest tam kryptologia, jakieś tego typu rzeczy. Ale ja mam tylko dwa, kurde, te researche, więc ja idę w ekonomię najpierw. Będę bazował na piechocie i artylerii, tak jak zawsze zresztą. To mnie zrobiło najlepszym w Polsce graczem. No ale na przykład jak tam tworzyć dowódcę, jak przydzielić, w sensie jak tworzyć armię, jak przydzielić dowódcę, te linie frontu, to w miarę ogarniam. Mhm, no właśnie, no bo to ważne. Diego to, kurde, nie ogarniał. Miał więcej dywizji, a kurde, Finlandia go zajęła, o pamiętam, no. Związek Finlandii, on grał w ZSRR. Kurwa, mnie, że na początku od razu przy tym Mundziuroko, kurwa, Rosja swoje te wojska rozstawia. No tak. Tylko czekam, aż zaatakują. Tam... I w ogóle też, bo te, jak popatrzysz się na prawo, to masz wiele tych małych wysepek, co nie? Mm.
praktycznie no. Połowa z tego, a nawet i większość chyba, to też podlegające pode mnie. Tak. Ja tam mam kurczę wszędzie jakieś jednostki. A tak, tutaj rzeczywiście, tak, na tutaj Australią, nie? Tak. No. A wielkie zasoby ma też Malaja tutaj. Jest ta Hindia Belanda. Tak. Coś kojarzy. A tutaj, no. I one największe te. No, największe składy też gumy, nie? I nie tylko, kuźba, tutaj mają wszystko. Ja mam fajne, bo w tych celach narodowych, mam w tym Mandżuroko projekt mandżurski i później mogę rozbudowę stali i złożę aluminium. Tak. I złożę aluminium, będzie ten. Daje mi 12 tych aluminium i mam dodatkowe dwa miejsca budowlane. A z tej huty stali mam 16 stali i dodatkowe dwa miejsca budowlane. No. Ale ja zawsze na początku, znaczy zawsze, kurczę, poprzednio szedłem, czystka kocha. Dzisiaj mam konferencję współpracy i później mam podpisanie paktu trzech, że tam wiesz. No wiesz, bo. Aha, oś, nie? No. I Mussolini. Sztamy przybijamy. Ja tutaj idę ostro w ten. Faszyzm, nie? Powoli. Bardzo ładnie. O, dobra, mogę gospodarkę. Dam na gospodarkę częściową mobilizację. Bo dzięki temu więcej mam fabryk na budowę i na armię. Od jego gra w Hearts of Iron 4. Właśnie do niego pisałem i on mówi, że zaraz bardzo będzie. Bardzo ładnie. Pochwalam taką podstawę. A on Chiny. Urowy żołnierz. No. To nie był mu, że planujemy, a tak na Chiny. Tak, no powiemy, że chcemy dołączyć do Chin, nie? Chcemy wielki pokój na świecie stworzyć z Chinami. Obchodzi i od razu je wojna dostać. Tak, no na cały ekran takie wiesz, czerwone, nie? I napisałby chuj wam w dupę i poszedł, nie? Nie no, jak już to może ten Tybet czy Xibei San ma, czy nawet tą Mongolię czy Rosję nawet wziąć. No, witam. Diego to bardziej Mongol z natury. Koczownicy tryb życia. Tak. Tylko przejmą to sobie, pójdzie gdzie indziej. Tak. A czekaj, muszę zaprosić go? Czy już zaprosiłem? Ty już masz tam zaproszenie? Tak. No, dobrze. Czemu mi siła polityczna tak szybko? A, już wiem czemu, bo ja... Poprzednio jak grałem, to sobie chciałem poprawić relacje z Rosją i to mi kurwa miałem ujemny niż plusowy. Z handlu mam 6 fabryk aż kurwa. Właśnie widziałem, jak weszłem w handel z twoim krajem, to tam praktycznie pustki, bo wszędzie gdzieś coś wysyłasz. Tak, no. Teraz jeszcze zwiększyłem ten. Ale od ciebie też tam trochę biorę. No. Zwiększyłem prawo handlowe na wolny handel, będę miał szybciej. Ty, ale jak to działa? Jak ja od ciebie kupuję, to ty faktycznie możesz sobie coś tam wybrać, że masz więcej tak jak tych fabryk? Wtedy automatycznie ja mam więcej fabryk. Jak wchodzę w budowy, jak wejdziesz, to ty też pewnie coś sprzedajesz, chociaż nie wiem, bo Japonia ma mało tych surowców, nie? A ja właśnie nikt nie chce ode mnie, bo Japonia ogólnie jest takim krajem, że wszyscy go nienawidzą na początku. Tak. No, seppuku i ten. No i w budowy, no to właśnie jest handlu i posiadane, nie? Jest takie rozdwojenie. No i... jest, no. No, masz coś takiego? Tak. No, i ile masz z handlu? Zero. No, zero, ja mam 7 właśnie. Państwo włoskie kupuje Etiopię. Macie jakieś mody? Nie, nic nie ma, nie? A, no to dobrze. No. Czysta wanila. Tak. Waniliowe lody, no. O, czekoladkę sobie otworzę. Ja w ogóle się przeraziłem jak Wielka Francja w tej grze. Wielka Francja z tymi koloniami? No właśnie, bo w historii to pamiętam jak to jako kolonię, a nie jako kurwa po prostu Francję, co nie? No, a największa Wielka Brytania, jeśli chodzi o kolonię. Grałem w Wielką Brytanią nie raz. Albo Zjednoczone Królestwo. Zjednoczone Królestwo to Wielka Brytania. Tak, no. I ona kontroluje też tą Malaję właśnie. Kłóciłbym się chyba, czy Anglia jest większa. Bo Francja jeszcze sporo, znaczy kurwa w sumie nie. No. Afryka. No. Ale się nie tylko w Afryce, bo ja jeszcze chciałem mówić, że Ameryka, ale widzę, że ta Anglia też tam ma. A też Francja tam pod Turcją ma, ten duży właśnie pod Chinami. Mhm. Ale też jest liczone jako Anglia, brytyjskie cesarstwo indyjskie. Indie, nie?
A, to też się do nich zalicza. No tak, to tak. No, bo to jest ten podnóżek, czy jak to? Podnóżek. Tak, dla ciebie Mandżuko, nie? Jak to za mało zostało? Gdzie jest ta klika? Ja ci mogę sprzedać. Chociaż nie wiem, czy nie sprzedaję. A, ty nie masz biedny. No. Dobra, Francja. Francukara. Dobrze, że fabryk za bardzo nie... Ale przydałoby się zbudować kilka wojskowych. No ja buduję wojskowe, najpierw te cywilne buduję do 30, a później wojskowe aż do momentu, kiedy będę miał 63, nie? 63 wojskowe? Wojskowe, no, no. A to 17. No, ale to wiadomo, bo to 36 to początek gry. Będę ciężko tą kliką. No, ogólnie ta partia będzie taka dosyć ciężka. A później możemy zagrać już w Europie, nie? Na przykład. Ty jako Rzesza Niemiecka. Ja, natürlich, getroffen. O, no i wszystko jasne. Uczę się ostatnio niemieckiego. No. Jakiś player będzie chce dołączyć. Kaput. Czemu jest pauza? Bo Diego dołącza, tak? Mhm. Bo tak widzę, że jest spauzowało, a tylko my dwaj dalej jesteśmy. Mi się w ogóle ścięło wszystko. O, działa.